Witam wszystkich z placu w Tarnowie Podgórnym. Dzisiaj jest z nami Przemek, który ma na pewno kilka pytań co do maszyn, przystawek firmy Kemper, ponieważ zbliża się tutaj sezon żniwny. Zbioru. Na pasze. Dokładnie. Poprosił mnie, żebym podszedł tutaj z nim. No mamy dwa rodzaje przystawek. No tak. Seria 400 i 300. Powiedz nam najpierw, jakie są różnice i do czego jedna i druga jest, można powiedzieć, zalecana. Przede wszystkim można powiedzieć, że tutaj mamy trochę historii, ponieważ jest to model 445, który już od dłuższego czasu wychodzi w takim zestawieniu. I co najważniejsze, jest to model tylko i 4,5 metrowy, ponieważ jakbyśmy patrzyli na dużych bębnach, bo to jest charakterystyka tej przystawki. Chcielibyśmy trochę większą przystawkę, to już jest na przykład 6-metrowa 460, ale ona już jest jakby z plusem. Ale też na dużych bębnach. Też na dużych bębnach. Oczywiście. I konstrukcyjnie się trochę różni. Tutaj jest jakby niezmienna konstrukcja, żeby zachować jak najlepszą cenę, stosunek ceny do jakości. No bo wiadomo, jeżeli chodzi o Kempera, no to są to przystawki numer jeden. Co do Same przeznaczenie. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma modelami? Jeżeli chodzi o serię 400, już mówmy ogólnikowo o serii, nie o samym modelu, jest ona przeznaczona do wyższych upraw. Jeżeli kukurydza czy materiał zielony jest wysoki, no to w tym momencie ta przystawka najlepiej się do tego nadaje. W przypadku serii 300 jest ona troszkę bardziej uniwersalna, czyli jeżeli mamy trochę zachwaszczoną kukurydzę, że na dole jest trochę zielonego, no to 300 sobie z tym lepiej daje radę. Też tutaj należy wspomnieć, że niby wyglądowo dobra, duże, małe talerze, aczkolwiek sama jakby koncepcja prowadzenia materiału też jest zupełnie inna. W przypadku 400 ten kanał prowadzeniowy jest krótszy trochę. I mniej agresywny. Tutaj widać, że w przypadku 300 jest ona brana, można powiedzieć, jak po sznurku prowadzony ten materiał. No zgadza się, no bo cały koncept jest to, żeby jak najbardziej uprościć ten przepływ masy. No i żeby nie stracić materiału w ogóle, który zbieramy. Żeby nie było zatorów. Dobra. Co do przepływu jeszcze najważniejsze, że Kemper jako fabryka jest tak pewna, że w 2020 roku stworzyła sobie przystawkę 20-rzędową. Okay. Oczywiście jest to prototypowo, to było tylko coś w stylu pokazania, że możemy. Że jesteśmy tak pewni przepływu materiału, że 10 rzędów z boku jest w stanie zebrać z jednej strony przystawka. Jak już wspomniałeś o tych szerokościach, to powiedz, jak w tej chwili, jaka gama jest, w jakich szerokościach? Jakich szerokościach? No to tak naprawdę na terenie Polski najbardziej popularne były te dwie wielkości. 4,5 metra. 4,5 metra. Aczkolwiek zauważamy, że od około 2 lat firmy usługowe się rozwijają, zwiększają swoje parki maszynowe i mamy w tym momencie bardziej przejście z 4,5 metra na 6 metrów. Dobra. W rzędach to będzie tak, 6-rzędówka, 8-rzędówka. Kolejna szerokość, jaka jeszcze jest? 7,5 metra. Następna? Następna jest 9-metrowa. 9-metrowa jest, wtedy to już są przystawki. I to występuje w serii 300 i 400? Tak, w serii 300 i 400. Co jest jeszcze z takich serii 400 w wersji plus, czyli patrzmy od 6 metrów w górę. W wersji 400. Na Agritechnice pokazali opcję Stalkbustera, czyli oni chcą wyjść w stronę usługodawców, że żeby nie robić mulczowania po zabiegach, to w tym momencie można zamontować młotki takie pod przystawkę. Nie jest to, jakby to powiedzieć, tania rzecz, bo to jest bardzo skomplikowany element, aczkolwiek w tym momencie możemy jednym przejazdem zarówno kosić, jak i rozbijać resztki pożniwne w tym momencie. I nie mamy opcji mulczowania, nie mamy problemu z omacnicą, jeżeli byśmy to zostawili. Tym brzydkim robakiem. Tak, to znaczy, no, u nas jest problem z omacnicą, w Niemczech jest problem z omacnicą, w Stanach się pytałem, czy jest problem z omacnicą. Nie, bo mają GMO. Mają modyfikowaną żywność i omacnica tam się nie zalęga. No ale jesteśmy w Europie, to też dokładnie, więc nie ma tutaj promować tutaj. Dlatego na rynek europejski jest to bardzo. Dobra. Wiesz co, takie tam rzeczy techniczne to wiadomo, to można sobie łatwo sprawdzić, ale też wiem, że na przykład w przystawkach Kempera, bo byłem z Tobą w fabryce, są takie rzeczy, o których może nie każdy wie, nie każdy użytkownik, nie każdy, kto ma jakiś starszy model. Chodzi o to, że jest dużo rzeczy, tak zwanych, które ulegają zużyciu podczas eksploatacji. No i Kemper ma taki program, który pozwala w dosyć łatwy sposób odnowić tą przystawkę, czyli sprawić, że te rzeczy, które uległy zużyciu... Masz rację, jak najbardziej. Są, jakby to powiedzieć, dwie opcje. Jedną opcją, no jak właśnie oni to ładnie z angielska nazywają retrofit, czyli jeżeli ktoś ma starszą przystawkę i na przykład jakieś nowe rozwiązanie mu się by podobało w tej przystawce, może ją jakby trochę, nazwałbym to, unowocześnić technologicznie, okay, bo ponieważ w fabryce Kemper cały czas pracują nad tym, żeby ta przystawka była innowacyjna, co chwilę coś zmieniają. Oczywiście te zmiany, jak popatrzymy, jedna przystawka, druga przystawka, okres 5 lat, z daleka powiesz, ta sama przystawka. A wygięcie blaszki, ustawienie jakiejś dalszej części pod innym kątem powoduje, że przepływ materiału się polepsza i jakby wchodzi to do seryjnej produkcji. I to jest ta jedna część, o której zaraz powiemy. Drugą częścią są to elementy zużywalne. Aczkolwiek tutaj nie mówimy o takich prostych elementach zużywalnych, na które należy zwrócić uwagę. Mówimy o elementach takich, których by wydawało się, że no by trzeba było cały element nowy kupić. Dla przykładu na przykład. W przypadku dziobów, jeżeli, no oczywiście po użytkowaniu dziób zaczyna się wycierać tutaj, no jest to widoczne. No chyba najbardziej w tym miejscu, nie? Gdzie tutaj jest, tak jest. Przy zgięciu, nie? Gdzie jest akurat kształt rurki. No można w tym momencie sobie po prostu zamówić przez sklep Korbanek albo przez handlowca, który z Wami współpracuje. Który też to zamówi w naszym sklepie. Dokładnie. Obudowę, którą po prostu przyspawujemy. Druga rzecz. Czyli taką nakładkę. Nakładkę. Drugą rzeczą, na przykład bardzo ważną, co bardzo poprawia jakość pracy przystawki, jak już jesteśmy przy dziobach, jest chwytak. Zabierak, można powiedzieć. One się z czasem, jak każdy użytkownik wie, one się wycierają. Nie trzeba wymieniać całej gwiazdy, bo to jest bezsensowne. Także są na sklepie części możliwość wymiany tylko tego odcinka. W tym momencie można odciąć, po prostu wyrysować sobie, odciąć, przyspawać nowy element i jakby dalej gwiazda pracuje jak potrzeba. Kolejną rzeczą, jak już jesteśmy pod spodem, mamy młotek tak zwany do rozdrabniania resztek, czyli w tym momencie, jeżeli obcinamy, żeby cięcie nie było super idealne, to on jest młotkiem i zarówno jest czyścikiem, żeby przy przekładni nie było brudu. Jeżeli mamy uciętą kukurydzę, to jakby było idealne cięcie, no to w tym momencie proces gnilny jest dużo słabszy, a tak w przypadku, jak ją uderzymy, ona się otwiera i zaczyna szybciej następować proces gnilny. Dobra, jeszcze jedną rzecz, pamiętam, też zwracali uwagi na skrobaki. Bardzo ważna rzecz, to też za chwilę nam powiesz. To jest temat rzeka. Tutaj ja wiem, że to jest temat najważniejsza. Rzeka, ja bym powiedział, że najważniejsza. No. Skrobaki są najważniejsze w przystawce. Przy kanale wlotowym. Tak. Jeżeli chodzi o... Mamy dwie gwiazdy wlotowe. Tutaj wyjrzymy. Jedna i druga. Każda ma w przypadku tutaj trzy rzędy. Te skrobaki tutaj są najważniejsze, ponieważ możemy dojść do sytuacji takiej, że z widoku operatora na przykład będzie nam się towar gnieździł tutaj mniej więcej. W tym miejscu, w tym rejonie. A tak naprawdę to jest wina, może być tego dolnego skrobaka. Jeżeli on nie jest dobrze ustawiony, tam dosłownie musi być na milimetr idealnie ustawione i w tym momencie ten zabieranie materiału jest jak najlepsze. Kolejna sprawa, tutaj na przykład akurat widać fajnie, bo to jest maszyna z tego roku, 2023, która jest u nas dostępna. Są elementy wspomagające przepływ materiału. I także takie elementy, jak tutaj ta blacha, której w starszych modelach nie ma, można sobie dopasować i wtedy to już jest to retrofit. Czyli dołożyć do starszej maszyny, jasne. I to są takie elementy, które prosto można dołożyć. Czyli należy pamiętać, że noże występują też w różnych wersjach. Są standardowe noże, są noże o wysokiej wytrzymałości, dla bardziej wymagających wzmacniane. Do tego blachy podprzegładniowe też są, można wszystko... Takie ślizgi. Ślizgi też można wymienić na bardziej trwałe, więc jakby to powiedzieć, maszyna kupiona, no może popracować z nami wiele lat. Nawet Kemper doszedł do tego, że jeżeli ktoś ma, tu jest akurat nowy typ kanału wlotowego całego, czyli tego podzielnika materiału, żeby lepiej te zbieraki chwytały te dwa kanały. Wcześniej był takiego kształtu, trochę więcej miejsca było i zaczęło się tutaj przy wlocie wszystko kotłować i w tym momencie nie było równego podawania. Żeby zwiększyć równe podawanie, zastosowali trochę większy podzielnik, Można go dopasować, oczywiście trzeba tam wtedy, to jest około 8 godzin pracy, ale trochę wyciąć, trochę dospawać. Czyli starą przystawkę z starego typu kanałem można dostosować, to znaczy dostosować, przerobić na nowy. Dokładnie i przez to podejście mi się wydaje, że to są najciekawsza jakby opcja, jeżeli chodzi o zbiór. Co należy powiedzieć? Jeżeli chodzi o samą firmę Kemper, no to wiadomo, robi ona przystawki zarówno dla Fenta, zarówno dla John Deere'a pod ich jakby kolorami. Jeżeli ktoś by chciał mieć w swojej maszynie przystawkę Kemper, no to tak naprawdę od nas może dopasować do sieczkarni typu Claas Jaguar. I to tak naprawdę tak jak tutaj widzimy, od najstarszego modelu, czyli 492, w tym momencie przekładnia jest dwubiegowa, ramka prosta, sztywna, aż do najnowszych modelów teraz 500. A Krone? Krone, jak najbardziej. Tylko w Krone trzeba pamiętać o jednym, że teraz jest, od jakiegoś czasu są dwie ramki i trzeba dobrze zdefiniować do czego. Czyli dokładnie, trzeba najlepiej podawać numer seryjny. Maszyny, zdjęcia też są przydatne, żeby się tutaj nie pomylić. Oczywiście, jeżeli ktoś ma maszynę, którą trzeba, zapraszam zawsze do kontaktu z nami, czy to przez sklep, czy to przez serwis, żeby ją jakby przygotować do sezonu, żeby była ona w jak najlepszej kondycji do pracy. I tak jak mówiłeś, niewielkim kosztem można tę maszynę naprawdę odnowić.